Lekcja pod tytułem Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. Być może na lekcji pani bądź pan opowiadali, jak zrobić takie przykłady w pamięci. Ale poza bardzo prostymi mnożeniami, to większość i tak trzeba robić pisemnie, więc ja tutaj będę uczył od razu mnożenia pisemnego. Ułamka dziesiętnego albo liczby z ułamkiem przez liczbę naturalną. Jak to robimy? Zapis jest bardzo podobny do tego zapisu, jak stosowaliśmy w zwykłym mnożeniu pisemnym. Po pierwsze, wybieramy sobie dłuższą z liczb, tą, która ma więcej cyfr. No popatrz, ta ma więcej cyfr. Uwaga, tego zera przed przecinkiem nie liczymy do ogólnej rozgrywki, bo pamiętasz, mnożenie przez zero i tak nic nie daje, więc tak jakby go nie było. Ta liczba ma trzy cyfry, ta jedną, więc tą zapiszemy jako pierwszą. Zapiszmy sobie 0. Przecinek stawiamy na krawędzi pomiędzy kolejnymi kratkami. 3, 4, 7. Radzę, tak jak ja to zrobić, przynajmniej na początku, nawet jeżeli bazgrolisz straszliwie, a nawet tym bardziej, jeśli bazgrolisz straszliwie, to przynajmniej na początku ładnie zapisuj w kolejnych kratkach. I widzisz, gdzie stawiam przecinek? Na granicy pomiędzy kolejnymi kratkami. Dłuższą liczbę zapisuję jako pierwszą, drugą tą krótszą liczbę, gdzie, uwaga, tak, żeby ilość cyfr się zgadzała, począwszy od prawej strony. Tu była jednocyfrowa liczba, a więc tutaj w pierwszej kolumnie to wpiszemy. Popatrzmy, jak tutaj będzie, kto jest dłuższy. 145, więc 145, a teraz 3,2. 3, przecinek na krawędzi, 2. Od prawej strony kolumny, widzisz, są wypełnione cyframi. Tu od lewej może być luz, tak samo i tu był od lewej luz. Ale od prawej ładnie kolumienka po kolumience wpisujemy cyfry. To jest bardzo podobna sytuacja, jakbyśmy mieli 347 razy 7. To by było 3, 4, 7 razy 7. Tak byś to na pewno zrobił, bądź zrobiła. Albo 32 razy 145. To tak byśmy to napisali, 145, a tu 32. Różnica w zapisie jest tylko taka, że tu jest przecineczek i o, tu jest przecineczek w naszym wypadku. Więc radzę starannie przynajmniej na początku. Jak już mamy gotowy zapis, no to teraz dopisujemy tylko przecinek, kropeczkę mnożenia, kreseczki do mnożenia przygotowane. I zaczynamy mnożyć. W jaki sposób? Mnożymy tak, jakby nie było w ogóle przecinka. I oczywiście tego zera tutaj nie bierzesz pod uwagę. Jak jest zero przed przecinkiem, to zachowujemy się tak. Przez chwilę zapominamy o przecinku i o zerze. I zwykłe mnożenie wykonujemy. No to proszę, mnożę. 7 razy 7, ile to jest? No, tabliczka mnożenia, 49. 7 razy 4, 28. Dodać te 4, to jest 32. 32. 7 razy 3, 21. Dodać te 3, 24. Wymnożyłem. I teraz przypominam sobie o tym, że jednak jest ten przecinek i co robię? Liczę ilość cyfr, które są po przecinku. Ile mamy po przecinku cyfr? Pierwsza, druga, trzecia. No to w takim razie teraz od prawej strony odliczam raz, dwa, trzy i wstawiam przecinek. W ten sposób to działa. Po wymnożeniu, normalnym mnożeniu, tak jakby nie było przecinka, przypominamy sobie o nim, liczymy ilość cyfr po przecinku i od prawej odmierzamy tą ilość cyfr i stawiamy przecinek. Koniec. Więc widzisz, mnożenie jest, można powiedzieć, zwykłe, bo w samym mnożeniu brały udział te cyfry, które były składnikiem jakby zwykłych liczb. Jakbyśmy z dwie zwykłe liczby naturalne mnożyli. A dopiero po mnożeniu ustalamy tylko pozycję przecinka. Czyli pierwsza rzecz, właściwy zapis. Druga rzecz, zwykłe mnożenie. Trzecia rzecz, ustalenie w wyniku pozycji przecinka. Popatrzmy na ten drugi przykład. Czyli tutaj tak, właściwy zapis już zrobiliśmy. No to teraz mnożenie.
Tak jakby nie było przecinka, czyli tak jakbyśmy mnożyli 145 razy 32. No to wymnóżmy sobie w takim razie. Najpierw mnożymy razy 2. 2 razy 5? 10. 2 razy 4? 8. Dodać to 1? To 9. 2 razy 1? 2. Teraz mnożymy razy 3. Już tą jedynkę skreślę, bo już ją zużyłem. 3 razy 5? 15. 15. Pamiętasz, tutaj wolne miejsce zostawiamy. Niektórzy piszą kreseczkę. Jeszcze raz wrócę do przykładu. 3 razy 5? 15. 3 razy 4? 12. Dodać to 1? 13. 3 razy 1? 3. Dodać to 1? 4. Teraz dodaję. 0 dodać nic to 0. 9 dodać 5 to 14. 1 dodać 2 to 3, jeszcze 3 to 6 i 4. I to jest wynik mnożenia. Takiego jakby nie było przecinka. I teraz przypominam sobie o przecinku i patrzę, ile mamy na prawo cyfr po przecinku? 1. Więc od prawej strony odmierzamy 1 kroczek i stawiamy przecinek. I to jest nasz wynik. Poćwiczymy sobie teraz intensywnie to na kilku przykładach. Pierwszy przykład. Popatrzmy, która cyfra, liczba jest dłuższa. Ta ma 5 cyfr, ta ma tylko jedną. No więc zapisujemy ją jako pierwszą, czyli mamy 12, przecinek na granicy, 1, 1, 5. Razy 7. Kreseczka i mnożymy. 7 razy 5? 35. 7 razy 1 to 7, dodać 3. To jest 10. 7 razy 1 to 7, dodać 1 to jest 8. 7 razy 2, 14. 14. 7 razy 1 to 7, dodać 1, 8. Teraz liczymy, ile cyfr po przecinku na prawo. Pierwsza, druga, trzecia. Więc i my. Raz, dwa i trzy. I tu jest przecinek. Drugi przykład. Która z liczb ma więcej cyfr? Ta ma 3, bo pamiętasz, tego zera nie liczymy. Ta ma 2. No to tą jako pierwszą zapiszemy, czyli 0, przecinek na krawędzi. Oj, nie ten kolor. Fikumiku, już szybko zmieniam. 0, przecinek, 4, 1, 8, a tutaj razy 94. Zmieniam kolory po to, żebyś lepiej to widział, bądź widziała. To oczywiście będziesz to robić tym samym kolorem. Mnożymy. Najpierw razy 4. 4 razy 8, 32. 4 razy 1, 4, dodać 3, 7. 4 razy 4, 16. Wpisujemmy. Teraz mnożymy w drugiej kolumnie, więc w tej pierwszej stawiamy kreseczkę. To przekreślę, bo już zużyłem. I mnożę. 9 razy 8, 72. 72. 9 razy 1 to 9, dodać 7, 16, 16. 9 razy 4, 36, dodać 1, 37. Teraz dodaję to wszystko do siebie, 2 i nic to jest 2, 7 i 2 to 9, 6 i 6 to 12, 1 i 1 to 2 i jeszcze 7 to 9 i trójeczkę przepisujemy. Teraz liczymy ilość cyfr. Na prawo od przecinka. Pierwsza, druga, trzecia. Więc my idziemy sobie raz, dwa, trzy. I tu wstawiamy przecinek. Gotowe. Poprawię, o, żeby była dwójeczka, a nie jakiś zet jak Zorro. Albo jak Zodiak. Popatrzmy na dwa kolejne przykłady. Policzmy ilość cyfr. Trzy, a tu dwie. Ale tutaj niespodzianka. Pokażę ci. Możemy oczywiście zapisać w ten sposób. O, razy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak zapisać. Tylko pamiętasz, co się będzie działo. Jak mnożę razy 0, to tu wyjdą same zera. Więc raczej to zrobimy w ten sposób, jak to robiliśmy wtedy, kiedy mnożyliśmy liczby naturalne, a nie ułamki. To 0 wysuniemy na prawo, czyli zrobimy tak. 3,48 razy 70. Tylko na chwileczkę zapomnimy sobie o tym zerze. Na lekcjach wtedy, jak robiliśmy takie mnożenie pisemne z zerami, to wstawialiśmy taką pionową kreskę, żeby
uzmysłowić sobie, że to 0 nie bierze udziału w mnożeniu, ale później dopiszemy je do wyniku. Więc razy, kreseczka, jaka wyszła nędzna. Poprawimy ją. Ta jest paskudna. O, teraz będzie kreseczka kreseczkowa. I już będzie elegancko. Jest. No to mnożymy. Czyli mnożymy przez 7. 0 czeka na swoją kolej. 7 razy 8? 56. 7 razy 4? 28. Dodać te 5, to jest 33. 7 razy 3? 21. Dodać te 3? 24. Teraz dopisujemy 0 i już wykonaliśmy mnożenie. Czy mnożenie wykonane. Wykonaliśmy ten drugi krok. A teraz ten trzeci. Ustalamy pozycję przecinka, więc liczymy, ile cyfr było na prawo od przecinka. Pierwsza, druga. I odmierzamy pierwsza, druga. I tu stawiamy przecinek. Podobnie się zachowamy tutaj. Specjalnie takie przykłady wymyśliłem. Popatrz, tu mamy dwie cyfry, a tutaj aż trzy. Ale ponieważ te dwie nie będą brały udziału w mnożeniu, wysuniemy je tak na prawo, więc traktujemy tą liczbę, jakby miała jedną cyfrę. Dlatego najpierw tą pierwszą zapiszemy. 0, oj nie, ten kolor jakiś taki nieelegancki. 0,45 razy 7 i te dwa zera na prawo wysunięte, które będą czekały na dopisanie do wyniku, a my po prostu mnożymy sobie razy 7. No to mnożymy. 7 razy 5, 35. 7 razy 4, 28, dodać 3, to jest 31. Przepisujemy 0 i liczymy miejsca po przecinku. Pierwsze, drugie. No więc odliczamy raz, dwa i tu stawiamy przecinek. I wynik gotów. I jeszcze na koniec chcę Ci uzmysłowić jedną rzecz. Proszę się spotkać z takimi zadaniami. Że zobacz, tu są po kolei dwa mnożenia. Liczba razy liczba razy liczba z ułamkiem. Albo liczba razy liczba z ułamkiem razy liczba. Po pierwsze, zauważ, że lub inaczej, przypomnijmy sobie, że kolejność mnożenia w takim zestawie jest dowolna. W takiej kolejności możesz mnożyć, jak Ci się podoba. Więc możemy najpierw wymnożyć to razy to, a wynik dopiero razy 1 trzecia. To zrobimy w pamięci, bo 9 razy 8 pamiętamy, ile to jest, no? 72. I dopiero teraz razy 1,3. Już tą metodą, której się nauczyliśmy, czyli pisemnie. No a jak tu będzie nam wygodniej? Pomyśl. Jeżeli najpierw wykonamy to mnożenie, to trzeba będzie wykonać je pisemnie. I wyjdzie liczba z przecinkiem. I później, jak będziemy mnożyli, to znów tą liczbę z przecinkiem trzeba będzie znów mnożyć pisemnie. Więc dwa mnożenia pisemne. A powiedziałem, że kolejność mnożenia w takim zestawie kilku mnożeń jest dowolna. To możemy powiedzieć tak, że o, to mnożenie zamieniamy sobie na takie. 5.